kochani, słuchajcie, dzisiaj mamy przed sobą gierkę, w której będziemy się zakładać o to, czy dana osoba da radę zrobić wyzwanie lub jakąś taką logiczną zagadkę, coś tego typu. A kto będzie miał najwięcej punktów, czyli tych karteczek, wygrywa 100 zł i kartę wymiany. Kto pierwszy? Najmłodszy. Najmłodsza. No, czyli baby. Zazwyczaj to nie jestem ja, ale nie mamy tutaj tych najmłodszych, czyli Faust i Bartka. 3, 4. 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli zadanie, tak jest. Czy graczowi uda się wykonać 5 pompek przy ścianie, używając jednej ręki i stojąc na jednej nodze? No. Ja obstawiam 2 dyszki. Ejśka. Obstawiam 2 dyszki, no to sprawdźmy. 3, 4. Raz, 3. Light, light. I ostatni? Uuu, tak mi ciężko. Dobra, to w ogóle nie było ciężkie zadanie. No. Miałam wrażenie, że równowaga tutaj będzie dętka, to easy. Ale to dobrze, bo obstawiłam, że Wika da radę. Ja też. Ja też. Wygrywam 2 dyszki dodatkowe. Wiczka dostaje tyle punktów, ile my wspólnie obstawiliśmy. Hania. To chyba teraz moje zadanie. Rzucam kosteczką. Cyk. O. To daleko, żeś nie polazła. No dobra, mam kartę czarną, którą... Umysłowa. W tym przypadku wszyscy muszą przeczytać, zanim Hania się dowie, jakie to jest zadanie, my będziemy musieli obstawić. Ojejku, jaka dupka mała tutaj siedzi sobie na mnie. Do wykonania tego zadania będziesz miała tą klepsydrę, czyli to jest średni czas. Jak to jest 5 sekund? Obstawiamy najpierw. Ja to nawet językownie obstawiam, bo aż 30 punktów. Ty jesteś bogata, ty możesz. Ja też 30 obstawię. Okej, okay, Hania, czytam ci twoje zadanie. Czy graczowi uda się wyliczyć z pomocą telefonu, ile decylitrów mieści się w 12 galonach? 4. Dobra, 1 galon, ile to jest? 37,8 decylitrów. Decy? Nie, 0,37 decylitrów. 12. A! Po co nie mówisz? Dobra, 12 razy 0,378. 4,536. 4,5 i trzeba to sprawdzić. 454. Oj, chyba. To chyba w złą stronę. Yes! No cóż, yes, byłam no. taka pewna, że to ogarniesz, bo jednak to matematyczne zadanie, ale muszę oddać 30. Bartek, teraz ty rzucasz kopię. Ja czytam. I obyś miał jakieś też centylitry. 3, raz, 2, 3. Słowek. I czytamy wszyscy oprócz Bartusia. Tak jest. Dobra, ja już obstawiłam. Ja też. 2 dyszki obstawiłam. A ja 4. Musisz wygrać. To chyba, Patryk, jesteś mocno pewny, bo ja to jestem zupełnie niepewna. Czy masz telefon przy sobie? Nie mam. Nie możesz używać telefonu. Jednak 20, bo myślałem, że trochę inaczej było pytanie. Czy graczowi uda się podać 3 znajomych z Facebooka, których imiona zaczynają się na literę S? 30 sekund. Sylwek, Sandra, z nazwiskiem Sebastian. Sebastian. Nie podejmujesz naszego operatora! Powiedziałem. Nie. Jakiś powiedziałeś. To nawet złego dałeś? Nie. No dobra. Straciłem pieniądze przez ciebie. Ja. 4. 4 będzie fajnie. Ustawione to! A to jest pole, przez które nie znamy pytania, nie znamy zadania, a będziemy musieli obstawić. Ale mogę sobie wybrać, czy jest to zręcznościowe, czy umysłowe. Tak jest! Zręcznościowe. Dobra. Ej, ja mocno zaryzykuję, bo obstawię chyba z 50. Ja właśnie obstawiłam 4 dyszki. Jezus, a jak tu będzie jakiś handstand przez minutę? Dobra, to ja też 4 dyszki obstawiam. Let's go! Dobra. Czy graczowi uda się odbić piłeczkę zadań na kolanie 4 razy i ją złapać? Oj! 2 udane próby z 4. Ale wiesz, ja o tym pomyślałem, że to będzie najlepsza opcja. Masz 4 próby, stary. 4! 4 i ją złapać! 1, 2, 3, 4 i ją złapać. Nie, dobra, straciliście. Jak postawiliście, to straciliście już. Ajajajajaj! Ciężkie! Nie! Ajajaj! Ciężkie! Nie. O Boże, no nie! O nie, no i straciłam 4 dychy. Ja przy siebie ustawiłam dychy więcej. Straciłam też 4 dychy. Boże, ja to czasami mam tak... A Hania, zaryzykuj, nigdy mi się jeszcze nie zwróciło, nigdy!
4. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli znowu zręcznościowe. Czy graczowi uda się stać w pozycji bociana na palcach z zamkniętymi oczami? Trzy próby i musisz to 30 jakby sekund. Ogólnie 30 sekund. Zamknięte oczy, ogólnie tutaj dynka. Ja obstawiam 3 dyszki. Ja też. Na taką opcję. Czy ktoś we mnie uwierzy? Powiedz brzmi. 2 dyszki, nie chcę ryzykować. 3, 4. Aj, pierwsza próba nie wyszła. 3, 4. Może tak skakać? Nie wiem. A jest stać napisane? Stać. Stać, nie skakać. Stać. To druga próba już dytka. A już zmęczyła nogę tym skakaniem. Ostatnia próba. 3. Ostatnia próba. 4. A nie. Ja też dyszki. A ja nie wygrałam nic. Dawaj. Dobra. 5, daleko lecisz. 2, 3, 4, 5. Znowu? Znowu umysłowe. Ta karta mnie lubi. Bartek, no wiesz to co? Zaszalałam, bo obstawiłam aż 4 papierki. Ja też. Ja obstawiam 5 dyszek. Dobra, ja też. Dobra, tu ja 6. Aż tak wam nie wierzycie, bądź nie? Uwaga, czytam. Skup się bardzo, bardzo mocno, bo ja na przykład nie zrozumiałem, jak przeczytałem. Uwaga. Czy graczowi uda się przejść od słowa waga do słowa mora, zmieniając w każdym następnym słowie tylko jedną literę? Czas start. O Boże. Waga, maga, mara, maga, nie, maga, do mora. Ma, mara, mora. Użyłam po jednej literce, zmieniłam. Waga, maga, ma, mara, mora. Do mora miało być. Czyli dobrze. To nie jest to, czy co jest tak? Bo nie, mora jest tylko jak mora? Tak. Mara. 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 Mara to jest marzenie. A moga to nie wiem. Bo ja potem powiedziałam moga. Sprawdzamy na kamerach. Dobrze, bo mara jest takie słowo. Waga, maga, mara, mora. Maga, no. Waga, maga, mara jako trzecie, a nie moga. No, no cóż, kochani, zostało mi tylko 20 punktów. O! Ej, to ja zgarnęłam w sobie dużo punktów. Nie no, nie no. Poproszę. Proszę, tutaj masz. Thank you, thank you. Jestem w szoku, jestem w szoku, bo ja za pierwszy raz w ogóle nie wiedziałem, nie o co chodzi. Nie zrozumiałeś zadania. Nie zadania, a dała radę przemyśleć się taką, także gratulacje, Hania. Thank you. Jeden, ale tu kartę zatrzymałem, mogę jeszcze raz? Ej, w ciemno obstawiamy. O nie. Tu ja już nie szaleję. Zależy mi na tym, żebym był w stanie wykonać, więc zręczność to biorę. Obstawiasz 40. Ja idę all in. All in? All in. Co? Możesz... Wierzę w siebie. O Boże. Oparcie mówię tak, all in. Specjalnie. Nawet nie liczę. Dobra, dychę sobie zostawię. Przygotuj się. Gotowy? Czekaj, się zastanawiam, co tu można zrobić. Nie zastanawiam się, dowiesz się, jak będzie zadanie. Uwaga. Czy graczowi uda się w ciągu jednej minuty owinąć jedną ręką gumkę, recepturkę wokół telefonu, żeby wyglądała tak? 3, 4. Ja pierdzielę. Nie, nie. Rest in peace, my money. Dobrze. Nie. Ile czasu mam? Dużo. Jeszcze 10 sekund. Żeby nie pię. D. Strasznie. O! Jest! Yeah! Let's go! Dobrze, dobrze świeży. Let's go! Czyli wygrywam 90 punktów. Yeah! Opłacało się walczyć. 90 punktów, poproszę. Daj dyszkę. Proszę bardzo. Dla ciebie 90 punktów. Ale jesteście zarobcy, ja mam tylko 30 punktów. Skoro chcesz 4, to zobaczmy, czy kostka cię słucha. Nie. To jest zręcznościowe. Dobra. Dobra, zadanie zręcznościowe. Czy graczowi uda się w ciągu 30 sekund przejść wokół krzesła 2 razy, trzymając piłeczkę zadań między kolanami? Piłeczka nie może wypaść. 3 próby. Czemu ja zawsze muszę gacie ściągać? I masz na to, kochany, 3 próby. Dobra, ja obstawiam taką kartę i obstawię. Ja wierzę w ciebie, Patryk. Ja 3 dyszki rzucam. Ciężkie będzie nie zgnić tej piłki kolana. Ale to jak zgniece, to łatwiej. To wrzucam jeszcze dodatkowo 2 dyszki, czyli razem 5 dyszek. Ej, to tyle, co ja obstawiłeś. 3, 2, 1. Szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Jaki słodki.
Dawaj, 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 Patryk! Dawaj! Dawaj, przyspiesz! Przyspiesz! Podskocz, podskocz! Szybciej! Przeszedłem, przeszedłem! Yes! I Patryk, dla ciebie 130 punktów. Proszę bardzo. Nie! Dobre zadanie! Boże, czy to znowu moja kolej? Tak. No, nie do wiary. Sześć! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Umysłowe! Łamigłówka tutaj będzie. Dobra, działanie na kartce. Będzie to zadanie matematyczne. Co w moim przypadku jest cudne, ponieważ ja się znam genialnie na matematyce. Ja przygotowałam takie równanie. Cztery dyszki. Ja pięć dyszek. Wika, masz 30 sekund, żeby rozwiązać równanie. 222 plus 77 plus 1. 110 czy 110? 227, no 310. 300. 300, kurde, straciłam 4 dychy. Ja 3. A ja wygrałem w tych 5 dyszek. Ej, fajna gra, podoba mi się ta gra. Kochani, mam boosta. Czyli nie dość, że dostaję kasę, to rzucam jeszcze raz. Ile kasy dostaję? Dyszkę. Dyszkę, dobra. I rzucam jeszcze raz. Tak jest. 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejne obstawienie w ciemno, wrażenie jest. Ja obstawiałam 30 punktów. Ja 5 dych. Ja 40 obstawię. Jestem bogaty, to mogę sobie obstawić. Zadanie polega na tym, że ci graczowi uda się zrzucić ze stopy, w tym przypadku kapeć, na krzesło oddalone o 2 metry. Masz 3 próby. W takim razie pierwsza próba, lecimy. Nie! Dobra. Kaniu, masz jeszcze dwie próby. O Jezu! O Boże! Mocniej, mocniej! Mocniej tak, żeby oparcie się odbiło. Tak. Daję! Zostawiłam żywię! Wygrywam dodatkowe 40 punktów. A ja? Wow, a w moim banku jest zaledwie 30 punktów. Jak patrzę na to, ile punktów ma Hania kątem oka, to mam takie coś, że to jest masakra. Co? Ty masz tyle punktów? Troszeczkę. Dobra, teraz Bartek, twoje zadanie. Moje zadanie, proszę państwa. 3, dobra, czyli raz, dwa, trzy. Kolejne zręcznościowe zadanie dla mnie. Chcesz już wstać? Nie. 3. Graczowi uda się w ciągu 30 sekund zmienić dźwięk SMS-a. Ej, obstawię 100. A ja obstawiam wszystko, co mam. Z nadzieją, że w końcu wygram. Hania ma za dużo punktów, więc... All in. What? Dobra, to ja jeszcze dokładam. Ej, no nie, no... No ale to teraz mi przyjmujesz. 150 punktów! Proszę wygrać! Ile to wstawiłaś? Jasne. Dwie dyszki. Ale bo mam tylko 3 jak coś. Dobra. 3, 2, 1. Już. Yes! No i co, ale mi boli dupa. Dobrze, że zmieniłam. Przez to, że ty dałaś tak świeży jest na prowadzeniu. Let's go, bardzo mi się to podoba. No! Ja 150 punktów. Dobra. Ja 280. Ale jestem bogaty. Jestem bogaczem w tym momencie. Aj, karamba. Kochani, ostatnie rzucanie kostką. Zobaczmy, co będę miał. 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Umysłowe. Okej, ja już wiem. Obstawiam wszystko. Idę też chyba all in. Dobra, 200 obstawiam. Też obstawiam 200, a żeby nie było mniej, to 210. Jest tutaj, słuchajcie, 15 sekund. Najmniejszy czas. O Jezus. To jest to coś, z czym masz do czynienia. Ale mi serce bije. Ej, pokaż, ja jestem ciekawy, czy mam większe tętno. A przed koncertem jak miałeś? 94. To 41! Nie, to bez przesady, na pewno nie! Ma większe niż na koncercie, to nie, 50! Niemożliwe, to jest jakiś fake, ale jestem obsrany! Czy graczowi uda się podać 4 wyrazy, które rymują się ze słowem dom? Dom, bon, pon, koń... Nie, koń nie. Ton, pod, koń... Srak! Tak, dom, koń... To się rymuje, to jest bardzo... Tak, to jest daleki rym. Bon powiedziałem. Tak, to koń jeszcze zaliczyłem, bo tak jak mówisz, jest to daleki rym, ale co to jest pon? Prawda, czy jesteś taki jak pon? Uuu, ta runda mogła tutaj sporo namieszać. Ja bym zaliczyła. O, no, ja bym nie zaliczyła. Dobra, zaliczylibyśmy ci konie, jeżeli pon byłoby takie słowo. Nie ma takiego słowa, więc w tym momencie ja tracę wszystkie swoje pieniądze. Ja tracę 200. A ja 210. Dobra, liczymy punkty.
Powiem wam tak, przez to, że nie zgadłem, a wy straciliście, a ja nic nie straciłem. No właśnie, to mnie ma. To mogło być ta, to mogło być to. Dobra, Wika, ile ty masz punktów? Zero. O Boże, no racja. Dobra, kto ma więcej niż 100? Więcej niż 200? Więcej niż 300? Więcej niż 350? 380? 390? Kaja jednak odpadła przez to. No, 200 straciłam. 400? 450, 470, 490, 550, 540, 530, 520, 510. W takim razie, kochani, oboje dostaniecie kartę zmiany, no i po 50 zł. Jak? Po 100! Po 100! Po 100! Ja, ale dobra! Zostawiam ci łapeczki w górę i do zobaczenia jutro po 17. Narka!